Czy Japonia planuje odbicie Wysp Kuryckich od Rosji? Czy Rosja zaatakuje Japonię? To są pytania, które bardzo często się ostatnio pojawiają pod naszymi filmami oraz na streamach na Twitchu. Ciągle się nas pytacie o to, czy będzie wojna między Japonią a Rosją o Wyspy Kuryckie. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam nieco wytłumaczyć całą tą sytuację i spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Cześć, Tulski. Jesteśmy japońsko... Polsko parą. Aiko i... Emil, witajcie u nas na kanale. Aiko, co się dzieje z tymi kurylami? Bo ostatnio były jakieś informacje o tym, że Rosja przeprowadza ćwiczenia wojskowe. Nie ma wojny, nie ma wojny. Nie ma, nie ma, nie ma. Tada, Rosja gun ga ne, sono Hoppo ryodo de saikin yoku gunji enshu wa okonatte masu ne. この前も3月30日の夜ですね。夜っていうのはどうも初めてだったみたいなんですけど、結構大きな軍事演習があって、その市民の人たち、日本のね、その近い、北方領土に近い根室市民の人たちも家の窓がちょっとガタガタ揺れたりとか、その国後島の方にすごい赤い明かり、なんか光が見えたりとか。それびっくりするね。そうだよね。怖いね、急に。ドドンドドンって音がしてたな。昨日みたい夜中あれを始めて出ないのかな。いや不安があるよ。日本の市民はその軍事演習について何を思ってるの？まあでも別にそれがきっかけで何か戦争が始まるとか攻撃されるっていうふうに思ってるような人はまあほとんどいなくて、ただね、私たちはその日本はロシアに対して今経済制裁をしているので、それに対するまあ反応として軍事演習をやってるだけだから、まあ北朝鮮が時々ミサイル飛ばしてるのと同じでしょっていう。No tak, Rosja się obraziła na Japonię za to, że Japonia nałożyła sankcje gospodarcze na Rosję ze względu na agresję na Ukrainie, prawda? No, było do przewidzenia. A tak w ogóle to o co chodzi z tymi kurylami i dlaczego jest wciąż konflikt między Rosją a Japonią? Postarajmy się tutaj szybko to jakoś wytłumaczyć. Tak słowem wstępu, bo nas się często pytacie, o co chodzi w ogóle z tymi kurylami, dlaczego jest konflikt między Japonią a Rosją. Gdzie są kuryle? Kuryle są tutaj, na północ od wyspy Hokkaido. I kuryle należały do Japonii od 1855 roku na bazie traktatu z Shimody. Japonia przejęła te tutaj cztery wyspy, tak? Etorofu, Kunashiri, Shikotan, Habomai. Potem w 1875 roku na bazie traktu z Petersburga Japonia przejęła wszystkie kuryle tutaj, tak? Wszystkie kuryle? Tak. Tak. I trzymała te kuryle do 1945 roku. Gdy Japonia przegrała wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, był już koniec wojny, Rosjanie najechali tutaj kuryle gdzieś tak pod koniec sierpnia, września, czyli już kiedy się skończyła wojna i zajęli to wszystko i już nie oddali. Japonia do tej pory nie zgadza się z okupacją tych czterech wysp, tak jak mówiłem, Etorofu, Kunashiri, Shikotan i Habomai, i domaga się zwrotu właśnie tych czterech wysp. My niedawno byliśmy tutaj w Nemuro i pokazywaliśmy Wam na vlogu Habomai, Kunashiri było widać. Nie, tutaj było super, so. Bardzo piękne miejsce tutaj. Nemuro, prawda? Nie, hontoni sekai no owari mitai na bacio. Trochę koniec świata. A tak w ogóle, Aiko, wiesz jak wyglądają kuryle? まあ、実際に私もちろん行ったことがないので、目で見たわけではないんですけど、結構自然が豊かで、山が綺麗で。Zobaczmy tutaj, znalazłem zdjęcie na Google Maps. To jest Kunashiri. Jaki pomnik tutaj radzieckiego żołnierza. Co to za pomnik? Co to jest? To jakaś cerkiew jest chyba. Kurę, kiłka jest, nie? A, soda, soda. Tak, to jest cerkiew. Tutaj pewnie... pomnik bohaterskich żołnierzy radzieckich, którzy podbili, odzyskali kuryle dla Rosji. Domyślam się, że tak to wygląda. To jakiś placyk, takie baraki, jakieś takie nędzne domki. O, patrz, czołg jest nawet! Jakiś T-34 chyba jeszcze z czasów II wojny światowej. Kurde, jest sugojne. A tutaj koniec drogi. O, to fajnie wygląda. No tutaj ktoś mieszka, ludzie mieszkają, Rosjanie tutaj normalnie mieszkają, prawda? Więc to jest zamieszkane oczywiście, no nie wszędzie, bo to są ogromne wyspy.
Patrząc na wasze komentarze, odnoszę wrażenie, że niektórym osobom się wydaje, że kwestia Kuryli pojawiła się nagle w związku z wojną na Ukrainie, że to jest coś takiego nowego, że Japonia chce wykorzystać sytuację, żeby odzyskać te Kuryle, a może zaatakować, desant zrobić i odbić to od Rosji. Nie, to nie jest coś, co się nagle pojawiło. Aiko, od kiedy trwa cała ta zadyma o Kuryle? いやもうこの話は70年ぐらい続いてるんですね、うん、その交渉ずっと続いてるねずっと続いてるその50年代ね1950年代から、うん、czyli to nie jest tak, że Japonia nagle zaczęła się domagać tych kuryli z powrotem od Rosji, tak? うん、そうだね日本政府は、まあ、あの定期的にロシアとその平和交渉を続けていてその中で北方領土の返還っていうのもねそれはすごく大事なあの議題なので właśnie warto tutaj zauważyć, że przez ten konflikt o Kuryle Japonia i Rosja nie mają dalej podpisanego traktatu pokojowego, czyli są oficjalnie w stanie wojny, prawda? Więc to o te Kuryle chodzi. To przez Kuryle właśnie nie mogą się dogadać Japończycy i Rosjanie. De, nande sono heiwa joujaku ga imada ni musubarete nai ka tteiu to, hontou wa 1950 nendai ni ne, sono heiwa joujaku no teiketsu ni mukete otagai ni sono Soren to Nihon no aida de junbi ga tsumerare te tan desu.で実はこの準備の中ですでにあの北方領土のうちの2島の色丹島と、うん歯舞前群島この2つ一番小さいねそう一番小さいね近いけど、うん、は返還されることがほぼほぼ決まってたんだけど実際にその平和条約の交渉がロンドンで始まった時に急に日本政府がやっぱり4つ全部返してくれないとダメ急に主張を変えて、うん、それで交渉が破綻してしまって平和条約も締結できなくて後回しになっちゃったんだね一応そ の, そのせいなのか代わりに日ソ共同宣言っていうまあ宣言、うん、をして国交は回復したんだけどまだ平和条約は締結されてないっていう状態ですそれは残念だね、うん本当にね、その時に2頭だけでも返してもらってたらだいぶ違ったと思うんですけどねえ、うん、もしかして何か協力はできたんじゃない、まあ、実際にその経済協力しましょうということで今もずっと交渉してるんだけどやっぱりそれを50年代にその2頭返還されたらもっと現実的になってたかもしれないと思いますねじゃあウクライナの戦争で何か変わった、うん、あのね、ゆるキャラのツイートが変わりました北方領土のゆるキャラそう北方領土のゆるキャラでエリカちゃんっていうのがあるんですよなんか鳥のキャラクターなんだけどあ何でもゆるキャラあるから日本になべつさんたけすマスコットかくるりん OK co ta maskotka mówi Aiko na Twitterze to jest oficjalny Twitter nie ojej ona 82 tysiące ma followersów そうだね今までもあのエリカちゃんツイートはいつもね定期的にしてたんですけどそんな大したツイートをしてなかったんですよ北方四島の面積を勉強しようとかそういうすごい平和的なツイートしかしてなかったのに突然3月の31日ですねにロシアによるウクライナ侵略が続いている力による一方的な現状変更は決して許すことができないピその鳥の鳴き声ピーピーピーって。いとえずオフィシャルねすめだきツイッターにやしょんどぶ。いなかなかの końcu każdego zdania jest to dodane takie ピー、jakby to ten ptaszek to mówił nie。とピエルジェレだととえずヤポニアね、とえずヤポニア。というね、あの急にアグレッシブなそのロシアを非難するツイートを始めたんです。それはなぜでしょう。なぜ急に変わった。やっぱりね、それは政府の方針が変わったからだと思うね、日本の。A to pewnie też dlatego, że Rosja całkowicie zerwała rozmowy w sprawie podpisania traktatu pokojowego. それを受けて日本もこれまではね、あの平和的にロシアをなるべくまで刺激しないように、その平和条約の交渉、北方領土の返還問題に対応してきたんですけど、もうちょっとここは方針を変えるべきだっていうところで、あの総理大臣の岸田さんも国会で、不法占拠されてるっていう表現を使ったんですね最近はねその表現は使ってなかったそれは強い言葉だね、うん、すごい強い言葉でじゃあ不法占拠になったので日本は北方領土攻撃するな取り戻せヤポニアを自治か来るでありますイスチャンス武力で取り戻すってことだく自治かめ来るで
ラヤポニー、まあ、それはありえないですね。あの日本としてはあの自衛隊しかないので、いろいろそういう憲法の問題もありますし、もし仮にねがその軍事的に千島列島に侵入するっていうようなことが起きたら、これね本当に大きな戦争に発展しかねないから、そのウクライナ侵略も含めてそれこそ第三次世界大戦に発展しかねないような。Pamiętajcie o tym, że Japonia, jej konstytucja zabrania ataku na inny kraj, więc Japonia nie może wysłać swoich wojsk, żeby militarnie podbić Kuryle. Byliby w stanie to zrobić, japońskie siły samoobrony są potężne, byłyby w stanie rozwalić ten garnizon 3000 rosyjskich żołnierzy, ale nie mogą po prostu prawnie zaatakować Kuryli, więc na pewno Japonia nie zaatakuje. まあ、それやったらロシアがやってることと同じだからね、ロシアがそのウクライナに対してやってるのと同じことなので、それは絶対に日本としてはありえない、ね、選択です。No dobra, skoro Japonia nie może zaatakować, to czy Rosja przypadkiem nie będzie chciała zrobić specjalnej operacji wojskowej w celu denazyfikacji Hokkaido? え、ネオナチ北海道にいる？No nie wiem, na Icon, może będą musieli zdenazyfikować was na Hokkaido, co? No oczywiście, że nie. Rosja nie zaatakuje Japonii. No nie jest to możliwe. Nie mieliby nawet czym, bo tutaj zrobić desant, prawda, na Hokkaido, to nie byliby w stanie, nie mają takich statków, nie mają sił, które byłyby w stanie to przeprowadzić. Siły samoobrony Japonii by się obroniły. No poza tym, no, Japonia jest pod parasolem atomowym Stanów Zjednoczonych, więc to nie ma mowy o tym, żeby Rosja zaatakowała Japonię czy Hokkaido w ten sposób. No, マジでロシアが日本に侵攻したら、それはロシアとアメリカの本当の戦争になるから、それは本当に第三次世界大戦になるよ。Jeszcze tak na koniec, zastanówmy się, czy w ogóle jest możliwe, żeby Kuryle kiedyś wróciły do Japonii. A tak, także w ramach ciekawostki. Japończycy nie wiedzą, co to są Kuryle. Prawda, Eko? Tak, to jest prawda. Japończycy nie wiedzą Kuryle. Tak. Dlaczego nie wiedzą, co to są Kuryle, Eko? それはですね、私たちはあのクリル列島という風にその、ね、列島のことをその名前で習わないからです、うん、学校で。どうやって名前をクリルポヤポンスカル？千島列島って言われてますね。それは日本の名前で、その島もね全部日本語の名前ついてますね。その北方領土って言われてる4つの島についても全部日本の名前ついてて、その名前が日本の中でね知られてるので、日本人とねその北方領土について話すときにいきなりクリルアイランドって言っても、え何それ、何の話ってなることは十分に考えられます。本当に違う。Okej, okay, to czy Japończycy w ogóle się przejmują tymi Kurylami? Czy chcą, żeby Kuryle wróciły do Japonii? Czy mają to totalnie gdzieś? Ma, szczerze, mo, akiramę te ludzi, ma, hotondo desu yo ne. Datte mo 70 nienkan mo koushou tsuzuketete, mattaku shinten ga ne, nai っていうこと。あとはやっぱりその北方領土に住んでた人たちですね。もともとその戦前に。そういう人たちもどんどん今、あの、年取って亡くなってきてるので、北方領土を取り返そうっていう、もう声もね、年々小さくなってきてますよね。若い人は特に関心ないね。Pewnie większość młodych Japończyków w ogóle się tym nie interesuje. Nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Dlaczego Japonia miałaby odzyskać Kuryle? まああとは、今回ちょっとこのビデオを撮る前に、うちの両親ともその北方領土についてちょっと話してみたんですけど、やっぱりね、そのうちの両親の世代でも、まあ無理でしょうって。いう意見がもうほとんどですね。まあその理由としては日本の政治家の力が弱すぎる、うんうん、そのロシアに対抗できるような政治家はいない、日本に外交が下手、うん、tak, no to wygląda. Ja odnoszę wrażenie, że Japonia często tego typu spory terytorialne czy coś po prostu przerzuca dalej na kolejne pokolenia, nie rozwiązują tego, tylko tak przerzucają dalej w czasie, dalej, nie? I to jest takie nierozwiązane przez wiele, wiele dekad. I Kuryle są właśnie przykładem takiej nieumiejętnej dyplomacji, polityki, prawda, Japonii, niestety. Tada, jeśli nie, kono Ukraina no sensu niotte, sono Putin seiken ga hōkai suru youna koto ga kongo attara, moshikashitara sono toki ga チャンスかもしれない。No jestem w stanie sobie wyobrazić, że
jakby tam się coś w Rosji zmieniło i byłyby bardziej chętne do rozmowy władze w Rosji, to może by byli w stanie się jakoś wymienić tymi kurylami w ramach kooperacji, współpracy z Japonią, prawda, gospodarczo, żeby pomóc Rosji po wojnie, prawda, powstać z kolan. そうだね。ただやっぱり4棟全部っていうのは難しいと思うんだよね。さっきあの Google で見たように普通にもう住んでるじゃんロシアの人たちいっぱいね。だからおそらく一番現実的なのはその最初にその昔に出た話、その 2つの島だけ正式に返してもらって、あとは今エミルが言ったようにいろいろね経済協力したりして、まあそこをある程度2つの国が自由に使えるようなエリアにするっていうことが、まあ、現実的かな。ビジネスとかもね、自由にやったり。To by była fajna, ciekawa przyszłość, wydaje mi się, japońsko-rosyjskich relacji. Więc tak wygląda sprawa kuryli w Japonii. Dziękujemy za wszystkie komentarze i że się martwicie o nas, to dajcie nas resę nie zaatakuje. Na razie wszystko jest w porządku, nie ma powodów do paniki. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej sprawy, to zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękujemy sensei Aiko za wytłumaczenie. Arigato. Masaru też się dużo dzisiaj nauczył. Ma też tacimo sono Kunashiri to toka Etorof to toka itte mitai to ne omotteru node itsuka sonna hi ga kuru koto wo inotte masu. Byłoby naprawdę ekstra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa pa.